Witam serdecznie na moim kolejnym filmiku. Kolejny filmik z serii Budujemy komputer do danej kwoty. Dzisiaj kwota całkiem pokaźna, bo 15 tysięcy złotych. Kolega Hexon mnie o to poprosił. Także wybrałem coś takiego, żeby to w tej kwocie jak gdyby wybrać jak najlepsze podzespoły. Oczywiście nie ma mowy tutaj o rozsądku. Kupując taki zestaw za takie pieniądze, to już nie jest rozsądek, to jest po prostu fanaberia, czyli ktoś jak ma kasę, kupuje sobie, bo go na to stać. Można za mniejsze pieniądze, sporo mniejsze pieniądze złożyć zestaw, który będzie bardzo podobnie wydajny. Natomiast no, prośba była taka, nie inna. Dlaczego nie? Sam gdybym miał kasę, to pewnie o coś takiego bym się pokusił. Także mówię, tutaj patrząc na te podzespoły, które będziecie widzieć, rozsądku większego nie ma. Oczywiście można złożyć jeszcze lepszy komputer. Spokojnie za 35-40 tysięcy mogę złożyć komputer, który będzie służył do renderingu. Ale ma to wtedy tylko i wyłącznie sens, gdy ktoś na przykład żyje z tego, czyli obrabia pliki, duże pliki wideo, czy prowadzi zakład fotograficzny i potrzebuje czegoś takiego, nagrywa filmy z wesel na przykład. Także tam jest naprawdę potrzebna duża moc obliczeniowa i taki komputer za 40 tysięcy to jest jak najbardziej na miejscu. Natomiast ten ma służyć głównie do gier, ale rendering również na tym ładnie pójdzie, bo jak zobaczycie, podzespoły są naprawdę bardzo, bardzo porządne. Zaczynamy od płyty jak zwykle, czyli od całego serca komputera. Płytę wybrałem Asus Rampage 4 Formula. Dlaczego nie wersji Extreme? A tylko dlatego i wyłącznie, że ma aktywne chłodzenie tamta i wentylator jest mały i hałasowałby. Także po prostu to jest tylko i wyłącznie dla mojej widzimisię, że tutaj jest taniej inna płyta. Tamta jest droższa o jakieś 100 zł, czyli niewiele. Jeżeli ktoś ma ochotę, może sobie tamtą kupić i do zestawu takiego wybrać. Nie ma żadnego problemu. Natomiast mówię, to był mój wybór. Tamta ma więcej slotów na pamięci RAM, bo ma jeszcze dodatkowo 2, czyli ma razem 8. Natomiast 4 moim zdaniem jest wystarczająco i możemy tutaj naprawdę wsadzić na przykład moduły 8-gigowe i mieć wtedy 32 giga RAMu, także nie ma problemu. Płytka jest fajna, mi się podoba, jest dobra, do OC się nadaje bez niczego. To jest naprawdę top end, polecam. Procesor wziąłem 3930K i7. Nie brałem 3960, bo moim zdaniem nie warto płacić dodatkowych 2000 zł. Jest to kompletnie nieopłacalne i mimo, że tu jest, jak mówię, nie ma może rozsądku, no to no, trzeba jakieś tam granice mieć i bez sensu jest wydawać kolejne 2000. Można za te pieniądze kupić cokolwiek innego do tego komputera, czy nie wiem, pójść sobie, kurczę, pojechać na wakacje, no strzelam. Także procesor taki, a nie inny, on jest naprawdę wydajny, ładnie się kręci. I jak mówię, 2000 tańszy od 3960K. Pamiątki wybrałem G-Skilla Ridgeon Z DDR3 2133 MHz. Tylko dlatego te, a nie inne, bo dobierałem raczej kolorystycznie pod płytę, żeby ładnie się komponowały i pasowały. Także to było kryterium wyboru. Możecie wziąć każde inne tak naprawdę. Jeżeli na przykład uda się Wam w Polsce kupić pamięci Samsung Green, one są standardowo 1600 MHz z C11, natomiast to są pamięci, które szalenie się kręcą, są bardzo o bardzo niskim profilu, także każdy kuler Wam wejdzie tak naprawdę na płytę, nie będą kolidowały z żadnym kulerem i osiągają szybkości 2400 MHz z napięciem 1,65, co jest wynikiem no, rewelacyjnym, bym powiedział. Nie widziałem nigdzie w Polsce ich, dlatego ich nie podałem. Wziąłem dlatego G-Skille pod kolor 16 GB. Dysk twardy, znaczy nie twardy, a SSD, to jest no, w takim komputerze to jest must. No, to nie może być tak, że czegoś takiego nie ma. Wziąłem 256 GB Vertexa 4, jest to bardzo dobry i szybki dysk. I tu zmieści się system i wszystkie gierki, także pod tym kątem to wybierałem. Nie jest on może tani, ale moim zdaniem przy takim budżecie warty grzechu. Teraz dysk twardy. To jest na wszystkie dane, ewentualny rendering na duże pliki. WD Calgar Black, 2 TB, 64 MB kaszu za około 900 zł. Tutaj, jeżeli ktoś takiego wielkiego nie potrzebuje, można wziąć 1 TB. Wczoraj na live rozmawiałem właśnie, przepraszam, między innymi z Dawidem i mówił, że te duże dyski właśnie Black z większą ilością talerzy o większej pojemności tych talerzy mają jakieś problemy, ludzie narzekali, także być może warto rozważyć to 1 TB, jeżeli Wam starczy miejsca. Mnie by starczyło, może komuś nie, dlatego dałem dwójkę. Teraz tak, tutaj już nie dawałem zwykłej nagrywarki DVD, ale dałem takie combo, czyli Blu-ray ROM, czyli czytnik Blu-raya. Jeżeli ktoś może sobie życzy i nagrywa filmy Blu-ray, proszę bardzo, można dołożyć do nagrywarki, to jest około 500 zł więcej.
Moim zdaniem to jest niepotrzebne, ale to jest moje zdanie tylko i wyłącznie. Ja na przykład mam czytnik tylko i używałem go 2 razy w życiu może, także też strata kasy w moim przypadku, ale przy takim budżecie, jak mówiłem, rozsądek na drugą kolej schodzi. Karta graficzna, no przy takim zestawie karta graficzna do muzyki, no musi być. Musi być ładne brzmienie, na pewno ktoś, jeżeli ma taką kasę na komputer, ma jakieś fajne słuchawki, warto byłoby to wykorzystać, ich potencjał. Także tutaj karta Essence XTX od Xonara, oczywiście od Asusa. Moim zdaniem gra warta świeczki, słyszałem opinię o tej karcie i naprawdę jest chwalona. Także generalnie pod muzykę raczej, a nie pod gry. Zasilacz. Zasilacz wybrałem Corsara 1050 W HX. On jest na pewno za duży i za mocny do tego konfigu. Natomiast wziąłem go, żeby miał zapas mocy i ewentualnie, jeżeli ktoś jeszcze chciałby się pokusić o drugą kartę do SLI, kartę zobaczycie za chwilę, jaką wybrałem. Zresztą, przepraszam, już ją zresztą widać na samym dole ekranu, ale nieważne. W tym momencie no, będzie i tak jeszcze zapas mocy, bo spokojnie wystarczyłby zasilacz AX850 od Corsara, także można tutaj rozważyć jego wybór. Cena jest bardzo podobna. AX moim zdaniem jest lepszy, lepszą konstrukcją, nowszą. Natomiast to jest do wyboru. Ja dałem 1050, można, jak mówię, wsadzić AX850 i on również dwie karty 680 w SLI pociągnie bez problemu. Także tu jest do wyboru, do koloru. Obudowa NZXT Switch 810. Wybrałem akurat czarną, bo moim zdaniem jest bardziej uniwersalnym kolorem. Nie każdy lubi białą, ale możecie wybrać sobie białą obudowę, jeżeli ktoś lubi. Nie ma problemu. Ta obudowa jest naprawdę fajna, naprawdę porządnie zrobiona. Bardzo duża i przestronna. Poza tym może służyć również do water coolingu. Naprawdę ma wiele opcji. Możemy tam wsadzić płyty po EATX i Extended, znaczy to są te Extended ATX i XL, czyli te, które mają 9 na przykład kart rozszerzeń. Także naprawdę tutaj ona pomieści wszystko i jest naprawdę fajną obudową. Moim zdaniem warta tych 760 zł. Także tutaj na obudowie nie ma co oszczędzać. Tym bardziej, że mamy porządne komponenty w środku, które wydają dużo naprawdę ciepła i trzeba to jakoś schłodzić. Karta, wcześniej już wspomniana, to jest akurat Asus Direct CU2 680. Karta, powiem tak, bardzo fajna. Słyszałem, że z nimi czasem są problemy, że nie trzymają zegarów, te wersje top. Nie wiem, czy to już Asus poprawił, czy nie. Akurat kiepski jest, powiem wam, wybór tych kart w Polsce. Jeżeli ja bym miał wybierać, to wybrałbym MSI Lightning i tą bym tutaj zamiast tego Asusa wsadził, ale ponieważ nie mogłem jej znaleźć nigdzie, dlatego nie wsadzałem. Ona nie jest wiele droższa, a naprawdę moim zdaniem lepsza od Asusa, czyli MSI Lightning zamiast tego Asusa, jeżeli będzie dostępna, proponuję to je wsadzić do tego zestawu. No i teraz chłodzenie. Nie wybrałem specjalnie coolera, wybrałem coś z chłodzenia cieczą. Akurat gotowy zestaw za 850 zł. On sobie spokojnie poradzi z tym procesorem. Możemy go nawet na 4,5-4,8 GHz wykręcić, jeżeli da radę oczywiście procesor i ten zestawik go schłodzi. Natomiast jeżeli chcecie, możecie wybrać sobie podzespoły do chłodzenia wodnego osobno, kupić je osobno, to już od was zależy. Ja akurat mówię, ten zestawik wybrałem, on sobie da radę, jest naprawdę fajny. Do tego czerwony płyn polecam, żeby pasował ładnie do całości i będzie naprawdę miodzio. Także całość, jak widzicie, wyszło mi 13 038 zł. Także zostało troszkę do 15 tysięcy. I teraz tak, możecie sobie kupić drugą kartę, na przykład 680 do SLI. Moim zdaniem bez sensu, bo po pierwsze, z SLI jest zazwyczaj więcej problemów niż to warte. Są mikroprzecięcia. Możecie nawet kupić kartę 690 od NVIDII, też nie ma problemu, ale to też jest dwurdzeniowa karta działająca na zasadzie SLI. Moim zdaniem, znaczy ja tego osobiście nie lubię. Nie lubię i wolę jedną, a mocną kartę. Także macie wybór. Możecie sobie wsadzić inną kartę, albo możecie dołożyć na przykład do karty z 4 GB pamięci, jeżeli gracie w rozdzielczości wyższej jak 1400p, tej dolnej rozdzielczości. Wtedy możecie sobie kupić kartę właśnie 4 GB pamięci, wtedy to się przyda. Jeżeli gracie maksymalnie do 1400p, czy tam głównie 1080p, nie ma sensu ładować SLI ani 690. To jest po prostu bez sensu. Ja wiem, mówiłem, że tu nie ma rozsądku, ale no, nie ma naprawdę sensu. To jest nieuzasadnione w ogóle i lepiej naprawdę kupić sobie coś innego do tego komputera i wydać te pieniądze z głową. Albo, jeżeli zostaniecie przy tym, co wam proponuję, czyli przy jednej karcie 680,
Kupcie sobie porządny monitor 120 Hz, jakim jest na przykład monitor BenQ XL2420T. On kosztuje około 1500 zł, 1600 w porywach, w zależności w jakim sklepie, ale powiem Wam tak, do gier jest idealny. Raz, że ma odświetlanie 120 Hz, czyli będziecie widzieli naprawdę te, jeżeli macie klatek na przykład więcej jak 60, zobaczycie te klatki. Na monitorze 60 Hz tego nie zobaczycie. Po drugie, ma bardzo dobrze rozłożone LEDy na matrycy, i naprawdę one ładnie podświetlają cały monitor. Do tego kolory są bajka, po prostu bajka, jeżeli chodzi o granie. Także z czystym sercem mogę naprawdę Wam polecić ten monitorek i jest warty grzechu. Także przy takim budżecie moim zdaniem te 1500 zł na monitor to nie jest dużo. I w tym momencie, jak zdecydujecie się na to, całość wyjdzie Was 14,5 tysiąca z groszami i macie naprawdę sprzęt na najbliższe 2 lata bezproblemowo. Pogracie sobie w każdą grę i naprawdę ten komputer Wam posłuży. Później można rozbudować na przykład o lepszą kartę graficzną, czy no, jeżeli wyjdą nowe podstawki od Intela, kupić po prostu nowy komputer. Także to jest komputer dla maniaków. Ja powiem tak, jeszcze raz to nie wiem, czy już mówiłem na początku, pewnie tak, jeżeli nie, to powiem jeszcze raz, że za około 10 tysięcy złotych możecie zbudować sobie równie wydajny komputer jak ten, który równie będzie wydajny w grach. Może troszkę gorzej, jeżeli chodzi o rendering, ale pod gry będzie to samo. Także to chyba tyle. Dzięki za oglądanie. Poproszę łapki w górę jak zwykle, standardowo. Do usłyszenia kolejnym razem i pozdrawiam serdecznie.